Tak. No ale może tak się stało. Nie, no bo wiesz, trochę widziałem czasami na Twitterze te jego takie szarże, wiesz, i z drugiej strony oczywiście... Ale wiesz, z drugiej strony, z trzeciej strony, on jest tak zdolny, no potem tak, jasne, jest wybitny, moim zdaniem tak. Jest, wiesz, taki mądry i tak dalej, trochę szkoda, że szkoda, po prostu... Szkoda. Tak, dobrze. Czyli już ruszyło wszystko. Tak, dobrze. Maszyny ruszyły. Dobry wieczór. Nazywam się Stawiszyński. Miło mi Państwa przywitać na spotkaniu autorskim z Martą Żakowską. Teraz brawa. Autorką niedawno w sumie wydanej, ale już głośnej, kontrowersyjnej bardzo książki Autoholizm, jak odstawić samochód w polskim mieście. Mówię, że kontrowersyjnej, ponieważ jak się poczyta fora internetowe różne, czy już chyba nie ma for internetowych jako takich, tylko różne miejsca w mediach społecznościowych, w których dyskusje trwają poświęcone różnym wypowiedziom Marty na temat tej książki i samej książce. I jak się tutaj dowiedzieliśmy też w kuluarach, przynajmniej ja się dowiedziałem, że wydarzenie promujące to nasze dzisiejsze spotkanie było blokowane, jeśli chodzi o wyświetlenia, zgłaszane jako szkodliwe społecznie potencjalnie, no to wydaje mi się, że swobodnie można o kontrowersyjności tej książki już mówić, mimo że właśnie jest ona od niedawna dopiero na rynku. Przyznam szczerze, że mnie to bardzo dziwi, nie wiem jak ciebie, to, że tak intensywne emocje budzi ta książka, dlatego że ona wbrew temu, co można by sądzić, czytając te wszystkie głosy oburzenia, zupełnie nie prezentuje jakiegoś takiego radykalistycznego aktywizmu, mam wrażenie, antysamochodowego. Nie jest to książka kogoś, kto gdyby został ministrem transportu, to natychmiast zakazałby ruchu samochodowego, zlikwidował autostrady i postawił zakazy wjazdu we wszystkich możliwych miastach. Tylko jest to książka kogoś, kto proponuje jakąś zupełnie inną wizję rzeczywistości miejskiej, czy w ogóle relacji międzyludzkich, wspólnoty. Książka kogoś, kto sam się od czasu do czasu porusza samochodem. I książka, myślę, kogoś właśnie, kto nie wpisuje się w taki obraz bezkompromisowości, radykalizmu, totalności i tak dalej. I ja chyba od tego bym zaczął tę naszą rozmowę, bo to mnie samego osobiście bardzo ciekawi, jak ty patrzysz na skalę tych emocji, które się uruchomiły przy okazji premiery Autoholizmu, jak sobie też radzisz z tą skalą emocji, która wokół ciebie buzuje w mediach społecznościowych. Dzień dobry, cześć. Część z Was dobrze znam w związku z sytuacją, więc miło mi, że przyszliście uczcić z nami ten moment. Przede wszystkim Jaś Kapela, który był między innymi pomysłodawcą w ogóle tego wydarzenia, to znaczy tego procesu powstawania książki, jak już ją skończyliśmy, co szło Jaś Kapela nam... też kontrowersyjna postać ostatnio. Tak, więc ja właśnie jak się skończyliśmy, co ten proces był długi i miał różne swoje mandry, to właśnie powiedział, że ma nadzieję, że mam twardą skórę, wysyłając mi jakiś tam jeden z pierwszych komentarzy dotyczący zapowiedzi samej. No więc ja wtedy doszłam do wniosku przede wszystkim, że bardzo mi miło, że Jaś zadbał też o mój komfort psychologiczny w tym sensie, ale też, że chyba akurat wtedy mam twardą skórę, bo już w kilku procesach wcześniej związanych z samochodem w polskim środowisku brałam udział, słyszałam te dyskusje, śledziłam też, bo temat mnie pasjonuje i badawczo się nim zajmuję, no, na różne sposoby od powiedzmy 15 lat, więc też wcześniej śledziłam
z ciekawości, też konstruując w ogóle pomysł na książkę, różne fora, właśnie te dyskusje takie horrendalne i one agresywne, ale śledziłam je pod kątem właśnie takiego zaciekawienia antropologicznego, więc wszystko to, co dzisiaj pada na mnie bezpośrednio, albo ludzie piszą też do mnie prywatne wiadomości, takie obraźliwe, albo komentują teksty albo posty moje czy znajomych, to są te same rzeczy, które i ten sam ton, który się pojawia w tej dyskusji już od dłuższego czasu, odkąd my w ogóle zaczęliśmy rozmawiać w Polsce, czyli powiedzmy pewnie od 2010 roku, o roli samochodu i masowej motoryzacji i skutków, bo to jest ten pewnie moment, kiedy w Polsce skutki tego napływu wielkiego samochodu w związku z wejściem do Unii i pojawieniem się masowej, dużej liczby samochodów używanych z całej Europy zaczął być widoczny, gdzieś ten początek drugiej dekady. Więc jakoś tam po pierwsze się na to szykowałam, ale muszę powiedzieć, że czasami te, po prostu mnie to irytuje przede wszystkim i nawet budzi we mnie momentami smutek, w tym sensie, że dyskusja często publiczna wokół tej książki właśnie po prostu ma taki charakter bardzo podstawowy, ale z drugiej strony inspiruje mnie to do nowych sposobów opowieści o tej książce w publicznych warunkach. Ale nowych, to znaczy bardziej ostrożnych, takich, w których właśnie starasz się omijać te potencjalnie najbardziej zapalne aspekty, czy też przedstawiać je w taki sposób bardzo uporządkowany, rozbudowany, żeby właśnie nie dawać pożywki do takiego ataku? Na pewno ostrożniej już teraz po tych miesiącu doświadczeń opowiadania i brania udziału w różnych dyskusjach, w różnych mediach, ostrożniej używam słowa autoholizm i częściej mówię i podkreślam, tym bardziej znając redakcję, podkreślam, że jesteśmy przede wszystkim uzależniani od samochodów, a nie uzależnieni, chociaż w autoryzacji już dwa razy mi się zdarzyło, że mimo że autoryzowałam, zmieniałam na uzależniani, to tam redakcja w ostatnim momencie jednak uzależnieni, bo to się dobrze klika. Ale też na pewno wiem, że muszę streścić tę książkę, nie zachęcić do lektury, tylko streścić wypowiedziach, bo gro tej dyskusji właśnie otwieranej przez środowiska intensywnie atakujące książkę i mnie jest, no właśnie jest rozpętywana wokół tego po prostu, co powiem, jasne, że nikt tego z tych państwa nie czyta, więc oczywiście oni wszyscy myślą, że ja chcę tak jak chcemy zakazać schabowych robaków Jana Pawła zniszczyć, to jeszcze zabrać samochody, więc ja już teraz szczerze mówiąc mówię w tych miejscach, gdzie wiem, że ta dyskusja będzie bardzo ograniczona głównie o dofinansowywaniu transportu publicznego i tak dalej, tak żeby obejść te kwestie, która w gruncie rzeczy jest efektem tego, czyli ograniczenie ruchu samochodowego. Myślę, że w takim pomyśle, żeby nadać książce prowokujący tytuł, taki przykuwający uwagę, nie ma nic zdrożnego, że dobrze, że ta książka taki tytuł ma. Przyznam, że jak pierwszy raz go usłyszałem, to też miałem wrażenie, że będzie w niej być może co innego niż ostatecznie się okazało, że będzie. Ale pomówmy trochę o tym pojęciu wobec tego autoholizmu. Nawiasem mówiąc, to sprawka Jasia Kapeli, że to jest tytuł, czy też? Czy... Nie, chociaż od razu powiedział, że świetny. Jak ja mówiłam, no nie wiem, słuchaj. Powiedział, nie, dobry. W każdym razie pomówmy o tym, po pierwsze, czym jest ten autoholizm wobec tego. Czy to jest tylko jakaś taka ogólna metafora, która ma służyć właśnie za chwytliwe hasło tytułowe, trochę nas sprowokować, spowodować, żebyśmy po tę książkę sięgnęli. Czy jest coś głębszego, jakiś inny jeszcze zamysł właśnie w tym użyciu kategorii rodem z psychopatologii? To po pierwsze, a po drugie ciekaw byłbym właśnie tego, żeby to wyeksponować w tytule, to słowo, to hasło, jak to było? To może od drugiego. To było tak, że ja wymyśliłam taki temat, taki tytuł, który był zupełnie nieatrakcyjny, o czym mówił mój mąż. Jaś Kapela udawał, że nie słyszy, chociaż może nie pamięta, jak ja tam mu wysyłałam, że koniecznie tak.
I któregoś dnia po prostu, szczerze mówiąc, z mężem powiedziałam: słuchaj, może autoholizm, powiedział: super. A potem Jasiek tak powiedział, więc tak zostało. Dopiero później, i to znacznie później, uświadomiłam sobie, że jak ważne to jest, jak szczerze mówiąc, jak ważne jest to, że akurat ten tytuł wybrałam. Wybraliśmy. Przy czym dodajmy, że jest to słowo istniejące w polszczyźnie już od pewnego czasu. Tak, i w Wielkim Słowniku Języka Polskiego zostało zapisane, a to też jest bardzo ciekawe, w 2012 roku. Więc to też jest ciekawe, swoją drogą, wracając do tego 2010, który ja przyjmuję jako taką cezurę narodzin tego tej współczesnej myśli na temat zbyt dużych kosztów masowej motoryzacji w Polsce. To przyjmuję tę cezurę 2010-2011, kiedy konsolidują się ruchy miejskie, to znaczy kiedy naradza się Kongres Ruchów Miejskich, czyli są na tyle silne w różnych polskich miastach i gminach, że już się zrzeszają ogólnopolsko. I to też jest moment, kiedy to zostaje wpisane do słownika, oczywiście polskiego. Oczywiście jest tak, że to słowo funkcjonuje już na Zachodzie. Autoholizm funkcjonowało wcześniej i tak dalej. U nas wtedy zostaje wpisane, ale jednak nie jest popularne. My używamy tego słowa samochodoza, do tej pory używaliśmy, a teraz już obserwuję, że mówi się, że polskie miasta zalała samochodowa, a samorządowcy cierpią na autoholizm, więc cieszę się, że dostarczyłam nowego narzędzia. W każdym razie tak, a jeżeli chodzi o sam tytuł i słowo, bo to właśnie też jest historycznie ciekawe, kiedy to się pojawia, jest uznane przez, prawda, że jako wyraz. Natomiast jeżeli chodzi o samo pojęcie, to autoholizm, oczywiście w pewnym sensie jest to zagranie, tak jak opowiadałam też w twojej audycji, dziękuję za zaproszenie, tak jest zagranie, ćwiczenie wyobraźni, bo w momencie, w którym osiągamy taką skrajność na myśli, że to jest choroba, mówiąc w przenośni, moim zdaniem jednak w takim medycznym sensie, ale że jest to choroba cywilizacyjna, która ma też wymiary takich wyzwań właśnie o charakterze uzależnienia na poziomie prywatnym, no to pozwala nam to odbić się od skrajności. Jedni mniej się odbijają, drudzy bardziej, inni bliżej niej pozostają i poddać sytuację rzeczywiście głębszemu namysłowi. Autoholizm, w skrócie dla tych z Państwa, którzy nie czytali książki jeszcze, autoholizm rozumiem jako w tym sensie ćwiczenia, jako chorobę cywilizacyjną. Chorobę Ewa Wojdyło-Osiatyńska, wybitna terapeutka uzależnień, z którą też pracowałam przy książce i której bardzo dziękuję za to, że poświęciła mi czasu i uwagę. Uważa, że uzależnienie jest, działa jak rzęzawisko, często ją cytuję, czyli wciąga nas na różnych poziomach stopniowo, używając różnych do tego płaszczyzn. W kontekście autoholizmu te płaszczyzny ja diagnozuję, bo ja już tak rozwijam to jej krótkie stwierdzenie, rozumiem jako płaszczyzny kulturowe, marketingowe, kapitalistyczne i płaszczyzny prywatne, infrastrukturalne i psychologiczne, ale też właśnie polityczne. Dzisiaj w takim dyskursie wokół uzależnień następuje swoista zmiana modelu myślenia o tym, czym jest uzależnienie i jakie są jego źródła. No tak z grubsza, jakbyśmy na historię myślenia o uzależnieniach popatrzyli od momentu, kiedy tam gdzieś w XIX czy XVIII wieku się pojawia ta kategoria alkoholizmu, to mamy do czynienia z takim myśleniem, które najpierw widzi to jako błąd moralny, jako coś takiego, co wynika z pewnej moralnej słabości, moralnego deficytu człowieka, że on popada właśnie w tego typu przyzwyczajenie o charakterze patologicznym. Później oczywiście to się zmienia z myślenia o uzależnieniu jako o błędzie moralnym czy wyrazie deficytu moralnego. Zaczyna się o nim myśleć jako o chorobie po prostu, ale też innymi słowy jako o czymś, co jest ekspresją jakiejś właśnie słabości, jakiegoś deficytu. Ktoś po prostu z
jakichś powodów nie może używać danej substancji, dlatego że ona przejmuje momentalnie nad nim kontrolę. A jest taki autor bardzo dzisiaj popularny, coraz bardziej właściwie na świecie, który się nazywa Gabor Mate z Kanady, który kilka książek o uzależnieniach napisał. Jego sposób myślenia jest inny jeszcze aniżeli ten taki klasycznie terapeutyczny, bo on chce widzieć każde uzależnienie czy używanie substancji jako właściwie czynność zastępczą, która ma służyć temu, żeby pewien stan niemożliwy do osiągnięcia innymi sposobami uzyskać. I to się zazwyczaj wiąże z jakąś w myśleniu Gabora Mate fundamentalną traumą, której człowiek doświadcza, jakimś brakiem, którego doświadcza zazwyczaj, ponieważ to ma pewną proweniencję psychoanalityczną, we wczesnym dzieciństwie. Ponieważ nie zaznaliśmy jakiegoś specyficznego ukojenia, nie otrzymaliśmy tyle miłości, ile nam było potrzeba, nie doświadczyliśmy na przykład spokoju, poczucia satysfakcji, pewności siebie, zakorzenienia w istnieniu, takiego bardzo pierwotnego, bardzo bazowego, no to musimy to uzyskiwać na chwilę i środkami patologicznymi. Jakbyś popatrzyła oczami tego typu myślenia na alkoholizm? Czy dałabyś radę teraz właśnie wskazać takie, nie wiem, braki, fundamentalne traumy polskiego społeczeństwa, z którymi my sobie nie umiemy inaczej radzić, więc ten samochód nam to załatwia właśnie w taki sposób, o którym tutaj dużo w tej książce piszesz. Co by to było? Jako ćwiczenie ponownie, bardzo chętnie. Ja w tej książce opisuję alkoholizm w polskim kontekście, bo też chciałam zaznaczyć dla tych z Państwa, którzy nie są w tym temacie tak głęboko, jak ja miałam przyjemność być, że masowa motoryzacja w Polsce przebiegała w zasadzie zupełnie innym torem niż ta zachodnia, przy czym też zupełnie innym niż ta w Stanach amerykańska, Stanach Zjednoczonych i europejska, bo to też są dwie różne historie i o tym możecie poczytać. Natomiast jak pisząc o przyczynie moim zdaniem tak dużej liczby samochodów i o takiej nieracjonalności, która wskazuje na to, że to ma, że ten cały mechanizm, ta cała sytuacja to jest jakaś rzeczywistość jednak uzależnienia, wskazuje na fakt, że znamy różne koszty, dążę wbrew pozorom do odpowiedzi. Nie, ale my tu wszyscy lubimy dygresję, mówię w Państwa imieniu, ale ja przynajmniej krajobraz bardzo lubię, więc rozwijaj je. Ile wlezie, to twój wieczór. Że mamy różne koszty, znamy wszystkie koszty, mamy je zapisane w różnych dokumentach na poziomie racjonalnym. Wszystko to wiemy, bo na wszystkie nasze problemy wpływające na fakt, że mamy za dużo samochodów, za dużo wypadków, za dużo CO2 i tak dalej, wskazują nasze dokumenty gminne, miejskie, regionalne, polskie, krajowe, ONZ i tak dalej, a mimo wszystko nic się nie zmienia. W związku z czym taką rzeczywistością, której się wiadomo coś, ale jest źle, jest rzeczywistość między innymi uzależnienia. Jeżeli chodzi o to, o czym mówisz, czyli jaka jest w tej sytuacji, w tej historii, w tym ćwiczeniu, ta trauma, czy to takie całe tło, to całe grzęzawisko, o którym wspomniałeś, ten cały brak, to oczywiście różna jest odpowiedź w kontekście ogólnospołecznym, czy tam ogólnospołecznym, co to znaczy, historycznym i społecznym polskim, a inna na przykład u nowych pokoleń dzisiaj żyjących, a nawet tego najmłodszego pokolenia wchodzącego na rynek samochodowy w Polsce. Jeżeli chodzi o tę historię, to w książce odkopuję historię naszą motoryzacji, która wskazuje na fakt, że samochód był, że my byliśmy zawsze najsłabiej zmotoryzowanym społeczeństwem w Europie i to już od zaborów, bo już w czasach zaborów nasz kraj był, i to widać w danych, właśnie bardzo słabo zmotoryzowany w kontekście tego, jak to było wtedy w dzisiejszej Europie czy na Zachodzie. A potem przyszła druga wojna światowa, po drugiej wojnie mieliśmy też bardzo mało samochodów, głównie samochody zostawione przez Niemców na naszym terenie, albo różne części tych samochodów, i tutaj jest takie piękne zjawisko, czyli same ludzie sobie budowali z tych części, mimo tego, że komuniści
zakazywali samochodów, niszczyli kulturę motoryzacyjną sprzed wojny, po wojnie, ze względu na to, że i to jest moim zdaniem klucz do naszego dzisiejszego myślenia o tym, co się dzieje, ze względu na to, że samochód już wtedy był symbolem dla nich wolności, niebezpiecznego kapitalizmu zachodniego i symbolem właśnie ograniczania komunizmu w tym sensie i sprawowania władzy takiej społeczno-psychologicznej nad ludźmi. I to był taki moment, kiedy właśnie społeczeństwo polskie znało samochody już. Wiadomo było, że Europa się już nawet, nie tylko Stany, ale nawet Europa się już motoryzuje masowo, ale u nas one były totalnie zakazywane i to oficjalnie, a nawet teksty, które powstawały, tworzone przez kogokolwiek, poddawane były takiej redakcji, żeby odpowiednio pasowały do narracji komunistycznej i tak dalej. I widać to też w danych i w badaniach opinii publicznej przywoływanych przez profesora Wilka z PAN-u, który analizuje też historię właśnie społecznego podejścia do samochodów, że wraz z kolejnymi dekadami to marzenie i niedostępność samochodu na polskim rynku w starym systemie coraz bardziej wpływało i wpływały na rozwój namiętności wokół niego. Już o ile jeszcze w latach 70. W badaniach opinii publicznej samochód był bardzo daleko na liście rzeczy, które ludzie chcieli mieć, o tyle już w latach 80., czyli po takim zagraniu Gierka, który jakoś tam otwierał przynajmniej atmosferę na te dobra konsumpcyjne zachodu, Coca-Cola i samochód. Samochód był już na drugim miejscu na liście rzeczy, o których Polacy marzyli. Więc ta historia też i te badania opinii publicznej pokazuje, jak taka tłamszona namiętność względem masowej motoryzacji i obiektu, jakim jest samochód, będącego też symbolem wolności właśnie przede wszystkim i modernizacji kraju, jeszcze nawet w latach 80. przecież głównie wymarzonej, jak to tłamszenie po prostu wpływało na rozwój namiętności względem tego obiektu, tak antropologicznie, względem tej rzeczy. Więc nic dziwnego, że w latach 90., kiedy w końcu otworzyliśmy sobie tutaj McDonald's, był tam Jacek Kuroń, przecież była tam Krystyna Janda, to też w końcu rzuciliśmy się na te samochody, zaczęliśmy budować polską szeroko pojętą kulturę motoryzacyjną i samochodową, która się ziściła jako sen klasy średniej po wejściu do Unii Europejskiej i zalaniu naszego rynku tymi używanymi samochodami, którymi dzisiaj dalej sobie się zalewamy. Więc ta trauma jest bardzo głęboka i książka opowiada o tym, i to po prostu historyczną mam opowieść, ale opowiada właśnie o tym, jak to sprawiło, że był wyciszany transport publiczny, o czym Karol Tramer doskonale tu w wydawnictwie opowiedział, i jest wyciszany, jak właśnie ten autoholizm taki kulturowy, systemowy, na który jeszcze nakłada się autoholizm marketingowy, ten, który budował kulturę zachodnią motoryzacyjną, łączą się w taki pakiet polski sprawiający, że ta sytuacja jest tak wypaczona dzisiaj, że nie mamy alternatywy. Zawsze w różnych paradygmatach terapii uzależnień, niezależnie od tego, jak się tam o tym zjawisku myśli, szuka się jakiejś alternatywy dla tej substancji, czynności, która stała się właśnie, czy wymknęła się spod kontroli, czy stała się źródłem destrukcji, zamiast być źródłem przyjemności, relaksu i tak dalej, czy też stała się przyjemnością albo relaksem właśnie patologicznym. I zastanawiam się właśnie nad tym, co by tutaj miało być takim zastępstwem, właściwie to nie byłoby dobre słowo, ale czymś takim, co mogłoby stanowić konstruktywną alternatywę dla autoholizmu właśnie, przy jednak uznaniu czy uwzględnieniu, że samochód, podobnie jak alkohol daje odprężenie, to i samochód ma liczne swoje korzyści i dobre strony.
Rozmawialiśmy nawet chwilę przed rozpoczęciem tego spotkania o źródłach tych właśnie niezwykle intensywnych emocji wyzwalanych przez twoje wypowiedzi czy przez tą książkę. I myślałem o tym wtedy, że jest jakiś rodzaj być może komfortu specyficznego, poczucia zadowolenia, wolności, sprawczości, podmiotowości w tym momencie, kiedy człowiek wsiada sobie do samochodu i jedzie i ma te kierownice w rękach, może dotrzeć z tego punktu, z którego wyjeżdża, do tego, do którego mu się żywnie podoba, może robić to, co robią inni na tej ulicy. No, oczywiście tam jest pewna rywalizacja, jeśli chodzi o to, kto ma lepszy samochód na pewno, ale ogólnie to włącza się w ruch, jest jednym z tych wielu, którzy jadą, jest sam sobie psterem, panem, okrętem, żeglarzem i tak dalej. I to jest pewien rodzaj, myślę, zwłaszcza w takim społeczeństwie, które z jednej strony w czasach PRL-u było mocno skotłowane i takie, zwłaszcza, nie wiem, lata 80. po jednak karnawale Solidarności, który się skończył, to był czas takiej smuty poważnej i wtedy na pewno samochód mógł być może ostatnim miejscem, gdzie się właśnie doświadczało tego, że można rozwinąć dużą prędkość i nie pamiętać o tym wszystkim. Później w brutalnych, trudnych latach 90. owszem był samochód z symbolem statusu, ale stał się też sposobem na to, żeby się uwolnić od różnych niedogodności i można było doświadczać różnych bardzo sympatycznych i dobrych emocji właśnie za kółkiem. I dzisiaj myślę też tak jest. Samochód daje poczucie niezależności, wolności, ekscytacji, samostanowienia właśnie. Można się z tych wszystkich sieci, w których się jest, zależności, podległości, wydobyć na moment chociaż właśnie, wsiadając za kółko i mknąc przed siebie. No i to oczywiście w tym sensie może być uzależniające jak najbardziej. No więc co pacjentowi zalecasz jako alternatywę? W którym kierunku ma się zwrócić, żeby doświadczyć czegoś, co będzie ekwiwalentne i w tym sensie będzie mogło stanowić konstruktywną alternatywę dla uzależnienia? Ja też może zaznaczę, że dla tych z Państwa, którzy nie czytali, że ta książka w sumie bardziej jest, wydaje mi się, skierowana do twórców kultury, ludzi, do polityków, samorządowców i tak dalej. I w tym sensie jako pacjenta czy pacjentka, jak już o tym tak sobie rozmawiamy, to widzę ludzi, którzy jednak tworzą system, kulturę albo o to walczą i tak dalej, bo wydaje mi się, że najbardziej kluczowym dzisiaj dla naszego problemu, wyzwaniem jest przekształcenie jednak systemu, bo tak jak mówisz, co daje nam samochód, to część z tych rzeczy, o których mówisz, typu wolność, niezależność i tak dalej, to jest wynik no już praktykowanych, ale jednak założeń marketingowych, prac marketingowców koncernów samochodowych, uprawianych prac od ponad 100 lat i tak dalej. Więc oni wytworzyli to pojęcie wolności, które się wiąże z prędkością, czy też nawet pojęcie atrakcyjności seksualnej wiązane z prędkością, z atrybutem, jakim jest samochód i tak dalej. To jest jeden element tego, o czym mówisz. Drugi, mówisz też o zaradności, czy o tym, że można gdzieś dojechać i tak dalej. Więc myślę, że to pytanie trzeba by rozłożyć, żeby zalecenie dla pacjenta dobre skonstruować na te dwa rejestry. Jeżeli chodzi o to, że samochód jest narzędziem czy symbolem właśnie zaradności, tego, że można wszystko załatwić i tak dalej, no to na pewno będzie tak dopóki nie stworzymy realnej alternatywy, bo już w miastach czy krajach, w których transport publiczny jest bardzo wygodny, niezawodny, dostępny i tak dalej, samochód nie jest jedynym symbolem takiej, i to nawet już kulturowo takiego pojęcia. Dla bardzo wielu ludzi żyjących w centrach miast, nawet polskich, mam takich znajomych, nawet tu siedzą, świetnie im idzie przemieszczanie się, jeżeli ten transport jest, akurat mieszkają w bogatej dzielnicy, bo tak się składa, w jednej ze starych dzielnic, do których transport akurat dojeżdża, jest łatwy i tak dalej, łatwo osiągalny.
No to mam na przykład tutaj przyjaciółkę, ona sobie tu siedzi, nigdy nie miała samochodu, zrobiła prawo jazdy, a było wspaniale. Na początku wsiadła właśnie, obserwowałam sobie to po cichu i nie po cichu. Na początku wsiadła i mówiła, Boże, wspaniale, jestem blacharą. Do dzisiaj tak mówi, ale jednak był taki moment, że właśnie korzystała z tego, że może przyjechać tam gdzieś do lasu i tak dalej. A potem w pewnym momencie stwierdziła, że jednak to jest męczące, że w ogóle stoi w tych korkach, że mniej się rusza, ja teraz już zacznę wymyślać, bo już nie pamiętam, co mówiła więcej, natomiast pamiętam ten moment, kiedy ona przyszła i stwierdziła, nie, jednak to nie jest takie fajne, bo to, to i to. Więc sam ten konstrukt wynika z przyzwyczajenia, z tego moim zdaniem, oczywiście trzeba by przeprowadzić, napisać doktorat antropologiczny na temat konstruktu wolności tworzonego przez środowisko autoholiczne, ale sam ten konstrukt jest wynikiem wielu dekad pracy, marketingów i kultury i tego, że wiele środowisk na to pracuje i fakt, że nie mamy dostępnej alternatywy, bo taka osoba mieszkająca w bogatej części miasta, wsiadająca codziennie... Mogę tylko jeden mały wtręt, bo właśnie zastanawiam się, czy tutaj prezentujesz takie stanowisko faktycznie stuprocentowo konstruktywistyczne, że to jest wyłącznie twór marketingowy, czy tam dostrzegasz jednak pewien element jakiejś samoistnej substancji, nazwijmy to, no bo oczywiście istnieje pewna mitologia alkoholu na przykład w kulturze, już pozostając w tym kręgu tych metafor i wszystko, co się wiąże ze spożyciem alkoholu jest też treścią różnych kampanii marketingowych. Teraz też intensywne emocje, kwestia marketingowa związana z alkoholem budzi. No i zarówno właśnie przyjemność, budowanie więzi, atrakcyjność, status, bogactwo, to wszystko jakby tak samo mamy w różnych reklamach alkoholu, czy w pewnym takim właśnie marketingowym przekazie alkoholu dotyczącym. To te wszystkie reklamy piwa, żywiec, pamiętam, ups, powiedziałem, ale w sumie dobra, nie chciałem wymienić nazwy, tego piwa, pewnego piwa i różnych innych napojów było to bardzo, bardzo widoczne, ale jednocześnie jest to substancja, która ma określone działanie na ludzki organizm i po prostu jak się napijesz alkoholu, to rzeczywiście możesz poczuć ulgę, możesz poczuć się pewniejsza siebie, na przykład w relacjach towarzyskich, jeśli masz jakiś rodzaj kłopotu z ich nawiązywaniem, możesz, nie wiem, lepiej znieść zmęczenie albo jakiś dyskomfort, etc. Więc chciałbym tylko, żebyś doprecyzowała, czy masz takie naprawdę radykalnie konstruktywistyczne widzenie tego, co przynosi samochód, czy jednak jest coś, bo ja bym stał na takim stanowisku, to się odsłonię, ekscytującego, takiego dającego poczucie właśnie samodzielności, samostanowienia, wolności w fakcie, że pojawia się jakiś artefakt, dzięki któremu możesz pokonać naturalne, nazwijmy to, przez fizykę, biologię, sprokurowane ograniczenia twojego organizmu. Możesz się po prostu przemieszczać szybciej niż na nogach, możesz dzięki temu różne rzeczy robić szybciej i tak dalej. W tym twoim zdaniem nic nie ma naprawdę fajnego? Oczywiście dochodzi do tego, tak jak mówisz, i to Robert Bucia, którego tu dzisiaj nie ma, a taki też badacz transportu podkreśla, że nie zarzuca, że nie dostrzega roli samochodu jako takiego potwora, czy też takiego dużego zjawiska, bo że ja tam mówię, że dzieci się bawią zabawkami samochodowymi i tak się uczą, on twierdzi, że to jest taka kultura motoryzacyjna, on twierdzi, że dzieci się przede wszystkim fascynują, bo to hałasuje, jest dłużej i tak dalej, więc jest tu kilka. Ale fakt jest taki, i na to wskazują przemiany w różnych miastach, że nie wszyscy się uzależniamy
dlatego że w miastach, w których pojawia się naprawdę wygodna alternatywa, ludzie dobrowolnie przesiadają się do transportu publicznego, albo na rowery, albo w polskim kontekście to już może do transportu publicznego, a tylko 20-35% zostaje przy samochodach i robią to dobrowolnie, co oznacza, że wśród tych 20 można tak sobie założyć, oczywiście też należy najpierw to przebadać, ale założyć sobie, że 20-35% to są ludzie, którzy nie mają wyboru, bo mają jakieś ograniczenia fizyczne na przykład, albo choroby. Trochę innych przypadków i ludzie uzależnieni do tego stopnia chorowania chemicznej od samochodów, też kwestie kontrolowania tożsamości, oksytocyny, która się wiąże z podziwem, bo mają drogi samochód i tak dalej, więc też na poziomie biologicznym. Ale jednak, jeżeli jest dobra alternatywa, to reszta się przesiada dobrowolnie i nie ma z tym problemu. Nie musi czyli każdy, kto nie znaczy, mając alternatywę, wybiera samochód, twoim zdaniem już jednak ma kłopot, tak? Nie. Tego bym nie powiedziała, ale część z tych ludzi może być uzależniona. Pytanie, czy to jest kłopot, czy każde uzależnienie jest kłopotem, dopóki nie ogranicza się nim wolności innego człowieka i ponosi jakieś tam koszty. Albo jest transmisja, przepraszamy. Będziemy się zamieniać. Więc nie wiem, no to jest osobny temat. Myślę, że trzeba by zrobić jeszcze pewnie badania takie właśnie już z zakresu psychologii tam kliniczno-społecznej. Natomiast nie uważam, że każdy, ale że na pewno tak jest, że samochód w tym sensie jest też używką i to wiemy, bo też się uzależniamy od chemii, którą sami produkujemy, tak jak sport uzależnia, prawda? Dobra jakaś oksytocyna i adrenalina i różne inne rzeczy, które sport wyzwala. Tak samo samochód, więc w tym sensie na pewno. Ale też chciałam przypomnieć, że albo może do tego wątku jeszcze wrócimy. No tutaj, bo rzeczywiście dotąd trzymaliśmy się bardzo tak ściśle tej, to moja sprawka, bo tak trochę sobie wymyśliłem ten tok rozmowy, żeby trzymać się tej kategorii tytułowej i właśnie patrzeć na to przez ten pryzmat. Ale jak tutaj słusznie powiedziałaś, rzecz jest, i właściwie o tym jest książka przede wszystkim, rzecz jest systemowa i nie w tym tutaj zamysł, żeby jednostkę diagnozować i badać, ile w jej zamiłowaniu do jeżdżenia samochodem jest właśnie jakiejś jednostkowej patologii, a ile w tym czegoś innego, tylko w tym, żeby się przyjrzeć temu, jak zorganizowana jest nasza rzeczywistość po prostu. I to też jest, jak zauważyłem, jeden z elementów, które pojawiają się w tych różnych komentarzach, ale tych bardziej napisanych jakimś ludzkim językiem w internecie, które są wokół twojej książki. Mianowicie tutaj pada taki, czy pojawia się taki wątek, no że właśnie my żyjemy w, o czym też tutaj dużo mówiłaś już, w takim środowisku, czy w takim krajobrazie społeczno-infrastrukturalnym, który po prostu nie tyle, nie wiem, gratyfikuje nas za posiadanie samochodu, czy nas do tego nakłania, co po prostu niektórym ludziom, czy całkiem wielu osobom, po prostu nie daje właśnie tej alternatywy, to znaczy naszą rozmowę w toku jakiś czas temu zaczęliśmy od tego, że zapytałem cię, czym przyjechałaś. Ty zdradziłaś uczciwie, że przyjechałaś samochodem, czy że zostałaś podwieziona, wracałaś z działki wtedy oddalonej od Warszawy ze słabym transportem miejskim, czy takim transportem, który tam by docierał. No i to też rzeczywistość ogromnej części Polek i Polaków, tak ona właśnie wygląda, więc może właśnie ten autoholizm to jest tylko jakby
jakiś na 5., 6., 7. poziomie objaw, który, czy zjawisko, które tak można zdefiniować, a w gruncie rzeczy właśnie przede wszystkim problem polega na tym, tak czytam tę książkę, no, że tutaj nie ma w ogóle takiego systemowego myślenia, które troszczyłoby się o nas wszystkich, o wszystkich uczestników, uczestniczki przestrzeni trójwymiarowej, w której się przemieszczamy z uwagi na różne sprawy, interesy, potrzeby, chęci i tak dalej. Mamy do tego prawo, no ale albo nam się stworzy rzeczywistość, w której możemy jakoś wspólnie sobie w tym pomagać, albo musimy każdy na własną rękę się przemieszczać. Jeśli jest ten drugi wariant, no to wtedy cóż innego pozostaje jak nie samochód. Tu się zgadzam z tym, że chciałabym, żeby wybrzmiało, bo moim głównym założeniem było pokazanie, że my, że jednak ten alkoholizm jest kluczowy, ale nie alkoholizm prywatny jako problem ludzi przede wszystkim, tylko taki alkoholizm kulturowy, wytworzony na bardzo pożywnym w tym kontekście tle historyczno-społecznym, bardziej pożywnym niż na Zachodzie, bo na Zachodzie motoryzacja masowa przebiegała głównie w wyniku działań najpierw koncernów samochodowych, później środowisk uwiedzionych przez koncerny samochodowe, czy środowisk politycznych i architektonicznych, bo moderniści, Karta Ateńska, to ona wprowadziła na przykład zasadę, że trzeba, oni tam piszą po prostu wprost, że trzeba zwiększyć odległości pomiędzy przejściami dla pieszych, tak żeby samochód mógł się rozpędzić, bo przecież samochód jest ważny w mieście jako nowy wynalazek. I to oni zwiększyli te jednostki, żeby one były właśnie bardziej dostosowane do samochodów, a nie ludzi. Ale u nas to wchodzi na kolejne tło, o którym mówiliśmy na samym początku, tej tęsknoty za samochodem, pielęgnowanej przez wiele dekad bardzo skutecznie. A ponieważ pokolenie, o czym też Michał Sęk kiedyś wspomniał w trochę innym kontekście w magazynie Miasta, ponieważ pokolenie naszego, które do tej pory w dużej mierze kształtuje polską rzeczywistość i polskie miasta, samo dorastało i tęskniło za tymi samochodami w momentach, o których już rozmawialiśmy, to dzisiaj wytwarza rzeczywistość autocholiczną. W autocholiczny sposób nie realizuje dokumentów, które są przyjęte, wszelkich, od ONZ po miejskie. W autocholiczny sposób uprawia populizm samochodowy i tak dalej, i tak dalej. A przy okazji jest to dość długo była to dość liberalna władza, jak wiemy, albo turbokapitalistyczna. Później przyszedł PiS, który też rzuca populistycznymi opowieściami. Dzisiaj przecież premier Morawiecki przekonywał nas, że wprowadzenie zasady darmowych autostrad w Polsce jest świetnym rozwiązaniem ze względu na kryzys klimatyczny. Nie wiadomo dlaczego, ale wiadomo, że komuś się kryzys gdzieś tam u odbiorców obił o uszy, a ludzie mają samochody i chcą jeździć autostradami. Więc ja przede wszystkim chcę pokazać, że my żyjemy, wziąć na warsztat kulturę, w której żyjemy, kulturę motoryzacyjną, kulturę miejską, autostradę do wolności i tak dalej, i pokazać, że ta rzeczywistość społeczna i kulturowa też się rządzi prawami psychoanalizy w tym sensie, czy też psychoterapii. Różne tam są nurty i że jesteśmy zapętleni w jakimś takim właśnie uzależnieniowym trybie, który prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji. Drugorzędna dla mnie jest ta kwestia poszczególnych ludzi uzależnionych, bo ich jest mniejszość moim zdaniem taka nieszkodliwa, na tyle nieszkodliwa, że jak miasta różne na świecie pokazują, można ją ograniczyć do 1/3 liczby samochodów i wtedy to nie jest jakiś tam problem, tak, dopóki nie zabijają, a wtedy by tych wypadków też tak nie było dużo. Dla mnie problemem jest ta liczba i to, która dzisiaj jest ludzi zmuszonych moim zdaniem właśnie przez taką kulturę autocholiczną i system autocholiczny do poruszania się samochodami, którzy nie robią tego z wyboru ani z wygody, tylko robią to dlatego, że nie mają alternatywy, bo skoro 40% wypadków w Polsce, ich przyczyną jest brak snu, to jest wstrząsające, mówiłam też o tym w audycji,
to raczej nie znaczy, że ludzie wsiadają do samochodów, bo je kochają, tylko po prostu muszą się przemieścić z jednej zmiany na drugą albo późno po pracy do domu, nie mają alternatywy, bardzo zmęczeni wsiadają do samochodu i często w nim giną albo kogoś zabijają, więc ten autoholizm jest jednak kluczowy, tylko bardziej dla mnie on jest kluczowy w takim szerszym kontekście kulturowym niż jednostkowym. Niedługo będziemy już przechodzili do tej części, kiedy i Państwo jakoś wezmą udział w tej naszej rozmowie, ale jeszcze chciałem Cię zapytać na koniec tej części naszego spotkania o różne strategie pozytywne i wzorce pozytywne. One się w książce pojawiają czasami dość zaskakujące, bo przyznam, że z Twojej książki dowiedziałem się na przykład, że Bogota jest takim miastem, w którym chce się wdrażać właśnie różnego rodzaju konstruktywne rozwiązania komunikacyjne. Jeszcze nie jest to miasto, w którym wszystko byłoby tak jak trzeba, jak podkreślasz, ale jest to miasto, które weszło na taką drogę, którą widzisz jako droga godna naśladowania. Zacząłbym od pytania o to właśnie, co jest tutaj w pierwszej kolejności do zmiany, to znaczy od której strony ta zmiana się musi zaczynać, Twoim zdaniem? I co, i jaka tutaj jest rola mentalności jakiejś zbiorowej, jakiegoś takiego właśnie, nie wiem, czegoś, co sięga głębiej, aniżeli tylko powiedzmy takie sprawy związane z samochodami, kulturą motoryzacyjną i tak dalej, a co już dotyka jakiegoś naszego poczucia wspólnoty, zaufania nawzajem do siebie, nie wiem, szacunku dla siebie i tak dalej. Tego każdy użytkownik, użytkowniczka polskich dróg wie, że jest mało tutaj. Jest to poza oczywiście tymi źródłami, o których mówiłaś, również jedno, mam wrażenie, z istotnych źródeł tak wysokiej liczby wypadków, które mamy, ale myślę, że to jest coś takiego i w tym sensie mam poczucie, że ta mentalność gdzieś głębiej jeszcze sięga niż tylko sam samochód, który oczywiście jako wielka, ważąca tonę albo więcej maszyna rozpędzona jest w stanie wyrządzić ogromne szkody, ale myślę, że jak popatrzymy na to, jak ludzie jeżdżą na hulajnogach elektrycznych albo jak jeżdżą na rowerach, to wcale nie jest tak, że ten, kto jeździ na rowerze, staje się łagodnym, przesuwającym się z odpowiednią prędkością użytkownikiem albo użytkowniczką dróg zupełnie innym, aniżeli ten straszliwy autoholik, tylko często widzę i sam miałem też okazję prawie się, na szczęście nigdy nie bezpośrednio, ale prawie się zetknąć z takimi obiektami rozpędzonymi. Często po prostu ludzie na tych rowerach jadą dokładnie tak samo jak tymi samochodami, sądząc, że ich droga do nich należy wyłącznie i wszyscy powinni im uskakiwać. Niektórzy chodzą tak piechotą również, nawiasem mówiąc. Więc środek, powiedziałbym, transportu, on jakościowo zmienia oczywiście sytuację, bo jeden jest większy, bardziej groźny, drugi trochę mniej, ale pewna mentalność stojąca za sposobem poruszania się, czyniąca także ze sposobu poruszania się rodzaj manifestu, jest, myślę, gdzieś głębiej zakorzeniona w jakimś poziomie mentalnym, który właśnie jestem ciekaw, jak i od której strony ty byś, trzymajmy się tych metafor, terapeutyzowała. Ja nad samym sposobem przemieszczania się bardzo się, w tym sensie bardzo się, nie brałam go na warsztat tak super jakoś wieloaspektowo. Bardzo szczerze mówiąc czekam na książkę Czarnego, o tym też wspomniałam w Twojej audycji pod tytułem, która się ukaże w czerwcu, Jak jeździmy, bo mam nadzieję, że ona właśnie weźmie na warsztat te różne rejestry. Ale na pewno jest tak, że w tym sensie przydatne jest to, co zaproponował ruch Reclaim the Streets w latach 90. Taki ruch brytyjski, potem międzynarodowy, bardzo wyraźnie się rozwijał.
rozwinął na wszystkich kontynentach. Ruch, który też pracował nad takim zdekonstruowaniem roli samochodu, ale od strony właśnie alterglobalistycznej, czyli oni podkreślili, że samochód jest przede wszystkim symbolem i narzędziem prywatyzacji życia w przestrzeniach publicznych i prywatyzacji naszych wspólnych przestrzeni i sposobów życia. Więc w tym sensie, jak mówisz o tym, co wniosła Bogota, bo Bogota dla tych z nas, którzy się kwestią miejską zajmują, to jest już takim totalnie przerobionym case'em i te przemiany są nam wszystkim znane, ale rzadko mówimy o tym, że to w Bogocie w latach 70. się narodziła się taka praktyka, że raz na tydzień zamyka się główne arterie jezdni. Dzisiaj jest już to ponad 130 km na ruch samochodowy i oddaje je właśnie tak w sposób karnawałowy do życia społecznego. Się organizuje różne, nie wpuszcza się tam samochodów, organizuje się różne wydarzenia albo po prostu sąsiedzi sami organizują, po prostu jezdnia staje się przestrzenią wspólną na jakiś czas. I to, co jest ważne, to fakt, że ponieważ gdzieś to od lat 70., to w ten sposób wychowało się w Bogocie już jedno pokolenie całe. I to jest dla mnie ciekawe, mimo tego, że Bogota jest tak przerobionym case'em w Polsce, bo jak się zagłębi w opowieści właśnie ludzi wychowanych już w ten sposób, ludzi, którzy od małego wiedzieli, że większość miasta w ich mniemaniu w niedzielę na pół dnia jest pozbawiona samochodów i toczą się tam przeróżne wydarzenia i tak dalej, to okazuje się, że to są ludzie, którzy widzą, że jezdnia jako taka, jako obiekt, nie jest jednowymiarowa, że nie jest tylko dla samochodów, co na przykład, co też opisuję w książce, dla mojego syna, który teraz ma 4,5 roku, w ogóle nie jest dostępne takie wyobrażenie. On uważa już teraz, że samochody muszą jeździć i mówi o tym, mama, ale przecież samochody muszą jeździć, mama, ale przecież jezdnia jest tylko dla samochodów. Nie ma w ogóle innej u niego takiej przestrzeni płynącej z doświadczenia i moje gadanie może tu, ja mogę sobie gadać, bo ja mu regularnie tam mówię jak jest, ale on wie jak jest. I to raczej ja jestem odklejona od rzeczywistości, a nie on. Natomiast w tej Bogocie są już dorośli ludzie w moim wieku, którzy wiedzą, że dążą do czegoś innego, że im się te niedziele podobają, że to jest fajne, że w niedzielę oni widzą szczyty gór, a nie, które nie widzą których nie widzą innego dnia, bo jest taki smog, że nad Bogota, ponieważ jest w dolinie, to ten smog idealnie zakrywa piękny krajobraz wokół, a w niedzielę, jeżeli pogoda dopisuje, w Bogocie widać szczyty gór. I te dzieci, które są już dorosłe, wiedzą o tym, że coś nadal w tym systemie jest nie tak i że może być inaczej. I to jest też taka droga, moim zdaniem, którą ja tą książką chcę nagłośnić jakoś u nas, bo my naprawdę wszystko już wiemy i mamy zapisane, że tam ile CO2, ile wypadków, że 61% zgonów polskich dzieci między 1 i 14 rokiem życia to są zgony w wypadkach, że ponad połowa niepełnosprawności dzieci i dorosłych to są niepełnosprawności z wypadków i tak dalej, i tak dalej. Nie robi to na nas żadnego wrażenia. Dlatego uważam, że potrzebujemy właśnie takich prób, różnych ćwiczeń i że te cyklowie, które są takim znudzonym, zmęczonym tematem dla ludzi miejskich, naprawdę są nam potrzebne, żeby właśnie pokazać i przepracowywać ten kulturowy, taki systemowy alkoholizm, który nas blokuje. Taka jest teza tej książki. I stąd ta Bogota, która, tak jak mówię, dla wielu z nas już jest mocno ograna, bo widać też w miastach w innych częściach świata, takich jak chociażby dzisiaj Paryż, że jeżeli się bierze te cyklowie na warsztat, pokazuje ludziom, że może być inaczej, to potem samorządowcy, którzy w ten sposób pokazują, że inna kultura miejska, inne życie miejskie, że samochód wpływa na wszystkie rejestry naszego życia, w tym na właśnie prywatyzowanie i też taką obojętność naszą wobec przestrzeni publicznych, to ci samorządowcy wygrywają sprawy sądowe, które lobby im samochodowe wytycza, wygrywają kolejne kadencje i tak dalej, ale między innymi dzięki temu też Paweł Jaworski, bardzo fajny urbanista, o tym mówi Polski, że ludzie przez te różne takie ćwiczenia tymczasowe zdążą posmakować tych zmian, jeżeli one są regularne, zdążą zobaczyć, że o co tu w ogóle chodzi, że my nie gramy tylko o to, że chcecie nam zabrać samochód, tylko gramy tak naprawdę o całe miasto i o naszą codzienność. Czy myślisz, że z uwagi na to wszystko, co to trochę będzie takie prowokacyjne pytanie,
na to wszystko, co też powiedziałaś o specyfice polskiego przypadku tego, że w Polsce samochód pojawił się w tej pełnej takiej dostępności, choć ta dostępność też jest ograniczona ekonomicznie. Nie jest tak, że dzisiaj każdy w Polsce może sobie pozwolić na samochód. To jednak jest cały czas coś takiego, co wymaga jakiegoś wydatku, zasobów finansowych i tak dalej. Więc w tym sensie symbolem właśnie statusu jest cały czas. Ale czy to jest, także może tak cię zapytam, czy po tych również swoich doświadczeniach już od momentu, kiedy ta książka się ukazała, to masz poczucie, że właśnie jesteś trochę takim głosem wołającym na puszczy, trochę utopistką, trochę kimś, kto próbuje do bardzo jakby takiej pożytecznej i szlachetnej wizji przekonać, ale w momencie, w którym to na razie jest jeszcze zupełnie gdzieś poza zasięgiem, czy bo mi się to kojarzy też z takimi rozmowami, które tutaj nieraz odbywałem z autorem związanym również z krytyką, trochę w innym obszarze działającym, czyli z Darkiem Gzyrą, który od lat jest bardzo aktywnym działaczem zaangażowanym w sprawę zwierząt i weganizmu. No i oczywiście lat temu, powiedzmy 15, czy 20, czy 30, no to mogłoby się wydawać, że on jest takim właśnie błędnym rycerzem trochę, który walczy z wiatrakami. Dzisiaj już zupełnie nie, bo jak się popatrzy na Warszawę choćby, to oferta wegańska jest ogromna, a też świadomość powoli się przynajmniej w pewnych kręgach społecznych zmienia. Jakkolwiek do dzisiaj on się też musi z takimi pytaniami, zarzutami, nazwijmy to, mierzyć, że przecież jako projekt w skali większej aniżeli powiedzmy środowiska wielkomiejskie albo też jakieś bardzo lokalne rejony, no to jest w ogóle nie do zrobienia, to jest utopia, choćby dlatego, że na przykład w różnych częściach świata ludzie dopiero teraz właściwie zaczynają to mięso jeść, no tak jak dopiero teraz niektórzy mogą sobie wreszcie ten samochód kupić. Więc krótko mówiąc, pytam cię na skali utopizmu od 1 do 10, to gdzie byś się lokowała dzisiaj? Bo może właśnie kiedy twój syn dorośnie, syn jest taką postacią, która się pojawia jako pewna narracyjna taka figura zamykająca i otwierająca i zamykająca książkę, no może rzeczywiście będzie tak, jak to sobie marzysz tam na końcu, że on już będzie żył w zupełnie innym świecie, a może, nie wiem, będzie to dopiero twój prawnuk na przykład. Jak sobie to wyobrażasz dzisiaj? No ja myślę, że w kontekście też różnych ograniczeń, które, chociaż wiemy, że dobrze nam idzie dość olewanie Unii Europejskiej mimo kar, ale jednak kryzys klimatyczny, polityka klimatyczna i fakt, że jesteśmy w Unii Europejskiej może nam trochę pomóc, więc ja bym jednak się stawiała tak 8 na 10, przy czym 10 jest bardzo realistyczne, taką mam nadzieję, chociaż może to dopiero jest utopistyczne, ale to dlatego, że wierzę, że no nie wiem, mamy 14 milionów wykluczonych Polaków, więc jest to doskonały po prostu materiał, też populistyczny, wykluczonych transportowo i wierzę, że no to się przyda po prostu w kampanii wyborczej w pewnym momencie, że zaprosiło mnie PO na kampus swój, więc mam nadzieję, tam będę coś tam gadać jako może wariatka. Oferują ale dojazd? Oferują dojazd bez honorarium. Więc ja bym odmówił.
Powiedziałam, że, odpiszę, oddzwonię. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak ta polityka klimatyczna się zbliża jakimiś dużymi krokami, o ile nie będę, o ile w takiej tam rzeczywistości zupełnie wolnego wyboru nie jestem wyborczynią PO, o tyle, nie wiem, no widziałam Tuska na hulajnodze, jak jechał, mimo że wiał ogromny deszcz. Trochę mam nadzieję, że jego pobyt za granicą może coś wniósł, chociaż nie wiem. Tutaj w temat, to po pierwsze. Po drugie, no rzeczywiście mamy Europejski Zielony Ład i tak dalej, chyba że zdecydujemy się znowu na kolejne kary, mamy też obowiązek, więc ja raczej widzę siebie jako taką mediatorkę, nie wiem, albo mam nadzieję, że też do takich mediów typu Super Express i tak dalej będzie mi się coraz częściej udawało dotrzeć, żeby łagodnie właśnie też opowiadać o tym. No mam taką nadzieję. W tym sensie też mówiłam, że jest to książka też do twórców kultury, seriali i tak dalej, że samochód nie jest tylko kwestią polityczną albo transportową, że to jest cały konstrukt kulturowy, ona jest o tym, że żaden obiekt na świecie nie ma tak świetnie skonstruowanej dekadami, tak świetnie skonstruowanego, szemranego marketingu, że my wszystkim dzieciom w każdym kiosku kupujemy te samochodziki, radośnie się z nimi tym wszystkim bawimy i tak dalej. No a potem mamy tak, że 61% zgonów dzieci też z tej kultury ginie na drogach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wszystko sprzężona historia. Ale liczę, że jednak kolejne kary związane z właśnie nierealizowaniem rozwoju jakby transportu publicznego i tak dalej będą na nas jakoś w końcu inspiracyjnie działały, przy czym mam obawy jeszcze w kontekście ograniczenia sprzedaży spalinowych samochodów w Europie. Jestem przekonana, że te wszystkie stare używane trafią do nas i też lubimy stare samochody, od zawsze lubiliśmy, więc jest to na pewno skomplikowana historia, ale wierzę, że się uda, więc 8 na 10. To zapraszam Państwa też do włączenia się do dyskusji. Chyba trzeba będzie się jakoś tak z mikrofonem. Musimy tak. Da radę. Marek Scholz, radny miasta stołecznego Warszawy. Dzięki za tę książkę, dzięki za dzielne znoszenie hejtu, bo muszę przyznać, że też jako osoba działająca intensywnie w obszarze mobilności, to za LGBT-owy aktywizm nie dostałem tak po głowie, jak za zajmowanie się mobilnością w mieście, więc to jest bardzo popularyzujące. Mam pytanie do ciebie, bo ja zupełnie rozumiem argument, który mówisz i jest to absolutnie jakby potwierdzone na danych, że potrzebujemy alternatywy. To znaczy, że nie ma co oczekiwać, że ludzie wysiądą z aut, jak nie będą mieli alternatywy. Ale interesuje mnie twoje spojrzenie na temat prób bardziej sprawiedliwego rozdzielania przestrzeni miejskiej. Czegoś, co prawica, czy jakieś tam szeroko pojęte kręgi samochodowe jakby opisują jako politykę zakazów, czegoś, co rządzący wieloma samorządami w ogóle omijają i mówią, że no oni będą często zachęcać do transportu zbiorowego i tak będą zachęcać, tylko że na przykład tu w Warszawie już od dawna według mnie jesteśmy za granicą, że nie da się nikogo bardziej zachęcić do zbiorkomu. W sensie miasto znów działa tak, żeby zbiorkom powiedzmy siadł, bo ilość wozego kilometrów spada, nieważne. Natomiast dochodzimy do granicy, w której musimy zawężać ulice, musimy wprowadzać, nie wiem, opłaty za wjazd do centrum miasta, musimy wprowadzać strefy czystego transportu, przynajmniej według mnie, tutaj przyznaję, to jest moja opinia, bo ten potencjał zachęt i tworzenia możliwości się wyczerpał, a obserwuję to widząc skalę histerii, która się odbywa w Warszawie, gdy w świetnie skomunikowanych częściach miasta z doskonałym dostępem do transportu zbiorowego, obsłużonych komunikacyjnie tak, że mieszkaniec Wawra, Białołęki czy jakiejś podwarszawskiej miejscowości po prostu by błagał o to, żeby mieć coś takiego, dochodzi do jakichś absolutnie przeskalowanych awantur o likwidację pojedynczych miejsc parkingowych, wprowadzanie strefy płatnego parkowania, zawężanie ulic, zazielenianie ulic, kłótnie wokół budżetu obywatelskiego, bo jedni mieszkańcy chcą drzew, a inni potem podnoszą alarm, że to za likwidowanie miejsc parkingowych i tak dalej. Więc bardzo mnie ciekawi twoja perspektywa na ten, powiedzmy, na to, jak powinniśmy podejść do czegoś, co no, my definiujemy jako być może bardziej sprawiedliwy podział przestrzeni i budowę warunków do tego innego miasta, społecznie bardziej wrażliwego, bardziej ekologicznego, a czegoś, na co druga strona odpowiada, no tak, to jest polityka zakazów, to jest komunizm, tak, bo to często pada, to jest jakieś tam dyskryminowanie kierowców, albo to też jest taki argument, który się często pojawia. Dzięki.
No ja uważam, że tam, gdzie jest alternatywa, to łatwo jest bardzo wyliczyć, szybka, sprawna i tak dalej, czyli w Warszawie na linii metra, przy liniach tramwajowych, jeżeli w końcu byśmy wprowadzili bus pasy, co jest wykonalne, to też byśmy mogli tam, to tam po prostu te ograniczenia trzeba wprowadzać i tyle. Bo też dlatego, że pytanie, który mechanizm jest ważniejszy, czy ważniejszy jest, są dokumenty europejskie, krajowe. No co prawda warszawska polityka mobilności została odrzucona przez radnych jako zbyt piesza. Zbyt prorowerowa, chociaż nie wiem, czy tam było aż tak zbyt prorowerowe, natomiast no, jest też taki moment, w którym jak jest alternatywa, to trzeba grać silną ręką i też przypominam, że większość takich konfliktów potem się rozchodzi po jakimś czasie, a jednak ja po prostu uważam, że no, jest jakaś doza racjonalności, różne badania, które wskazują na to, że trzeba to robić z różnych powodów. Jakich to sami wiecie, albo opisałem w książce, natomiast no jak jest alternatywa, to trzeba wprowadzać zakazy, tylko do tego potrzebne jest założenie już na początku kadencji, że są jakieś cele do wyznaczenia, wtedy można szybko je wprowadzić, przejść efekt awantury, obronić i te miasta, my o tym w magazynie miasta wiele razy pokazywaliśmy to, te miasta, które to robią, które zaczynają na początku kadencji, a nie coś obiecują na początku kadencji, a potem ledwie to realizują do końca, więc w sumie awantura akurat wypada w okresie wyborczym, więc w sumie się jednak wycofują, no bo żyjemy w systemie populistycznym. No nie wiem, dla mnie to jest proste, przy czym trzeba wykorzystać te kadencji też. Korzystając z obecności radnego, chciałbym zwrócić uwagę na mieszkańców Mokotowa, którzy mają zablokowane do nich należy ze wszystkich stron w tej chwili możliwości komunikacji. Nie ma alternatywy w postaci właśnie transportu miejskiego, bo ten transport również stoi w monstrualnych korkach. Nie da się w ogóle wyjechać stamtąd niczym i to rzeczywiście jest moim zdaniem jednak... Nawet rowerem kochanie można, nawet, ani piechotą. No absolutnie nie, no jest to, ale to właśnie taki moim zdaniem jak w pigułce pokaz tego myślenia o komunikacji niestety w Warszawie. To jest zjawisko społeczne. Tak. Proszę bardzo. Waldemar Kamiński. Ja jestem mieszkańcem i radnym w dzielnicy Białołęka, czyli w dzielnicy, która żyje problemami, które wy tutaj w centrum znacie tylko z książek i programów telewizyjnych. Ale my tu nie mieszkamy, tu. Chociaż tak wyglądamy może. Tak, a my z kolei marzymy o tym, żeby mieć te wasze problemy z centrum Warszawy. I my wiemy, bo my tu pracujemy i musimy się tu przemieścić. I takie tak zwane dzielnice peryferyjne, pamiętam, kiedy jeszcze pani główna architekt miasta używała tego określenia, potem chyba to zostało trochę wyszydzone, już wypadło z obiegu, teraz się mówi dzielnice obrzeżne. Więc dzielnice peryferyjne w moim przekonaniu, nie ma takich badań, zostały zrobione w 2017 ostatni raz, dotyczące jakości życia w poszczególnych dzielnicach. W moim przekonaniu ta różnice w jakości życia w poszczególnych dzielnicach Warszawy nadal się rozjeżdżają, nie spłaszczają, tylko rozjeżdżają ze względu na różnice w skali inwestycji. Bo to centrum nadal jest tym miejscem, gdzie się wygrywa wybory, w związku z tym to jest inwestowane bardzo. I w związku z tym, czy nie będzie tak, że też to wszystko, o czym rozmawiamy, też będzie się rozjeżdżać w skali Warszawy, to znaczy i te aspiracje, i to, kto jest, jeżeli my wszyscy jesteśmy członkami jednej wielkiej patologicznej rodziny, to my nadal będziemy osobami my w dzielnicach peryferyjnych będziemy tymi osobami, które są jeszcze na etapie wyparcia swojego uzależnienia, podczas gdy wy tutaj już będziecie na jakimś etapie głębokiej terapii.
i czy to nie będzie takie wykluczenie terapeutyczne naszej części rodziny, czy w tym kierunku nie idziemy? Ja się zgadzam, dlatego wracam cały czas do tego, że to uzależnienie, o którym po pierwsze jestem zupełnie przeciwna i też to podkreślam, jak tylko mogę, przemianom na poziomie centrum. Dla mnie w ogóle obietnica zielonego centrum albo zwężania, albo zamykania tam placu pięciu rogów to jest dowód na nasz autoholizm właśnie. To znaczy robimy jakieś takie smaczki, które nam zapychają media i kampanie, a nie mają w ogóle znaczenia dla systemu. Liczba samochodów w Warszawie rośnie. W takich różnych, w ogromnej części miasta nie ma transportu publicznego. Zamiast zrobić plac pięciu rogów, moglibyśmy zrobić coś dużo sensowniejszego z punktu widzenia społecznego lub chociaż ja wiem, że tam jest miło i fajnie, jak już się tam dojdzie, ale ogromna część przecież warszawiaków tam nie korzysta z tego na co dzień, więc no ale to już jest inna dyskusja. Więc po pierwsze tak, a po drugie dlatego właśnie mówię, że mi zależy na tym, żeby ten tak, żeby do jak największej liczby dotrzeć tą książką czy z tą opowieścią. Już rozumiem teraz, że opowieść jest znacznie ważniejsza niż książka. Może bym się aż tak nie męczyła, napisałabym ją na 50 stron, gdybym wiedziała wcześniej. W każdym razie, dlatego mi przede wszystkim zależy, żeby jak najwięcej takiej pracy, dyskusji i tak dalej wokół tego tematu prowadzić tam, gdzie te decyzje i tak dalej są podejmowane. Bo zgadzam się z tym, że o ile na przykład mówi się czasem, już usłyszałam też w innych miastach, że Warszawa to jest Europa, tu jest taki super transport publiczny, to zawsze podkreślam, że to są tylko śródmiejskie dzielnice i że te przepaści są gigantyczne i jak najbardziej się zgadzam i martwię o was. Nie, no oczywiście, no system, problem jest jaki jest, to że centrum jest teoretycznie coraz nowocześniejsze, ale tylko teoretycznie, bo to są małe jakieś skrawki, które nie mają znaczenia, a tymczasem mamy jerozolimskie, tranzyt przechodzi przez jerozolimskie, no tranzyt w XXI wieku przejeżdża nam przez jerozolimskie, po prostu wjeżdża do miasta, jest niebezpieczny, szkodzi i tak dalej, no ale w tym czasie media zapychamy placem pięciu rogów i jajkiem Rajkowski, które jest dla naszego samorządu rządu symbolem tego, bo można posłuchać, jak się naradza ptak, bo tam to słychać, bo w całej reszcie Warszawy nie słychać, bo słychać szum morza, tylko to jest szum samochodów. Więc jak najbardziej się zgadzam z pana diagnozą i no nie wiem, co, jak jeszcze mogę wesprzeć. Napisać książkę o rodzinie. To już wy musicie napisać o sobie. Kto z Państwa jeszcze? Proszę bardzo. Tylko niestety muszę Panią... A, dobrze. Cześć. Ja tak właśnie nie wiem w sumie, czy to jest pytanie, czy taka refleksja, jeszcze nie wiem, ale zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś na samym początku odnośnie tego, w jaki sposób rozmawiasz o tej książce. Bo moje obserwacje są zupełnie inne i chciałabym właśnie się z tym podzielić i cię zapytać, co o tym myślisz. Spróbuję się przytrzymać analogii alkoholowej choroby. I tak jak mi się wydaje, że nie można jej leczyć schodząc z mocnych alkoholi na piwo i udawać, że to już nie jest alkohol, tak wydaje mi się, że w tym dyskursie właśnie potrzeba nam... Ponieważ nikt nie czyta tak naprawdę i nikt się nie zgłębia w ten temat, mówię o tych ludziach, którzy głośno krzyczą, że trzeba stawiać sprawę jasno, to znaczy mówić jasno o tym, że tak jak tutaj radny powiedział, kwestie sprawiedliwego podziału przestrzeni publicznej, dla mnie tak, ale ja ją widzę jeszcze z innej perspektywy, to znaczy, że to nie jest tylko kwestia rowerzystów i tak dalej, ale po prostu takiej zwykłej liczby, że tymi samochodami porusza się mniejszość mieszkańców, a nie większość. Mówienia wprost o tym, że właśnie dzieci giną pod kołami samochodów i jest to ewidentnie wina tego, jak mamy zaprojektowane drogi albo ulice przy szkołach. Mówić wprost, że samochód to jest środek poruszania się przede wszystkim mężczyzn i to też w określonym wieku.
nawet nie tylko w mieście, ale też szczególnie poza miastem, to, że Polska należy do jednego z krajów, które ma największą liczbę samochodów, nie oznacza, że to się rozkłada, że to nie oznacza tej jakby sprawiedliwej mobilności, bo w większości polskich domów jednak jest jeden samochód i jedzie nim do pracy mężczyzna, a kobieta nadal zostaje na nogach albo rowerem. I ja mam takie poczucie, że jak ja rozmawiam z włodarzami na tematy właśnie zrównoważonej mobilności, sprawiedliwej w kontekście oczywiście dzieci, bo tym się jakoś zawodowo zajmuję, to ciągle słyszę, no tak, ale to jest konflikt interesów i trzeba tutaj godzić potrzeby wszystkich, a ja mam właśnie takie poczucie, że to nie jest konflikt interesów, że trzeba jasno powiedzieć, że po prostu czasy nam się zmieniły i nieprawdą jest to, że większość ludzi jeździ samochodem, tylko mniejszość jeździ samochodem i czas na to, żebyśmy projektowali te przestrzenie i wdrażali stanowcze rozwiązania, które służą tej większości, zwłaszcza, że w większości są te grupy szczególnie wykluczane. Nie wiem, co ty o tym myślisz, o tym, jak ten dyskurs prowadzić. Ja używam też tych, bo nie wiem, o którą część, ja tak złagodziłam na początku, tak? Jak zawsze, jak ostatnio, przez ten super ekstres. Ja używam też tych wszystkich argumentów, zgadzam się, choć tak. Zgadzam się, też o tym mówię, mówię o tym projektowaniu i tak dalej, bo odniosło się do której części, do czego, co konkretnie... Tak, łagodniej w tym sensie, że bardziej biorąc pod uwagę tych odbiorców, którzy najbardziej zakrzykują komunikaty i używam słowa autoholiczna rzeczywistość, nie używam słowa autoholizm, bo oni się od razu tam, bo potem dyskusja jest o tym, że ja chcę tam zabrać kotlety, robaki Jana Pawła II i samochody, oni nie są autoholikami. Więc w tym sensie łagodzę, że wprowadzam szybciej, krócej dyskurs operujący różnymi danymi, o których też mówisz, ale tak jakoś łagodniej, tak próbując tłumaczyć, to tylko to miałam na myśli, że pierwsze kilka tam komunikatów czy wywiadów po prostu tak waliłam prosto z mostu, myślałam, że to jest to narzędzie, a potem zauważyłam, że to prowadzi tylko do takich idiotycznych po prostu awantur, nigdzie się nie otwiera żadna przestrzeń na nic. Więc że to w sumie się skończy tym, że za pół roku, jak skończymy promocję, bo tam książka ucichnie, mam nadzieję, że to chociaż pół roku będzie trwało, to po prostu nic z tego nie zostanie. Tak? Więc w tym sensie na przykład, już nie mówię, jesteśmy autoholikami, tak jak mówiłam przez pierwsze dwa tygodnie, bo widzę, że to nic nie daje. To tam oni krzyczą, ja nie odpowiadam, albo odpowiem coś miłego, ale merytorycznego, no to tylko z powrotem dostanę i nic z tego. Po prostu mniej jest tych takich gównoburz, kiedy mówiłam tylko o tym, że to miałam na myśli. A nie to, że jednak nie ma problemu z tymi samochodami, albo jest mniejszy. Może do mikrofonu, jakby pani mogła, tak to będzie, bo słuchają nas też osoby online, więc tak to umknie im pani wypowiedź. To nie był zarzut, tylko bardziej właśnie ciekawość, jak prowadzić ten dyskurs, bo ja im dłużej pracuję w tym, to mam takie poczucie właśnie, że jednak bardzo stanowczo i konkretnie i ale jakby wcale nie wiem, czy to jest dobra droga, bo właśnie tak zrozumiałam, że ty masz taką właśnie trochę łagodzenia, żeby nie robić barykad po prostu tych za i tych przeciw. Dlatego jakby właśnie to było takie pytanie, czy na przykład masz takie poczucie, że to bardziej działa na przykład, bo właśnie ludzie się jakoś tak nie okopują, a są bardziej otwarci na rozmowę. No w tym sensie przyjęłam w końcu taką strategię,
wyciąganie na przykład tych argumentów, które na pewno są problemem dla nas wszystkich, czyli na pewno, o ile kryzys klimatyczny nie jest żadnym argumentem w takiej szerokiej dyskusji publicznej, z mojego doświadczenia wynika, o tyle to inwalidztwo, strata dzieci, kalectwo, strata rodziców dzieci, potrącenia przed szkołami, których jest mnóstwo, i tego typu rzeczy, które po prostu łapią za serce bez względu na, jak się je powie, bez względu na opcję polityczną. I nagle ginie ten Jan Paweł, robaki i kotlet schabowy. Więc w tym sensie na samym początku tej dyskusji mówiłam o takim całym szerokim spektrum, szybko i tak dalej. Teraz już mówię o tych rzeczach w tych szerszych dyskusjach, które w takich środowiskach, które łączą środowiska nie takim wygodnym jak nasze, które rzeczywiście po prostu dotykają nas wszystkich. Bez względu właśnie na to, czy się wierzy w kryzys klimatyczny, czy nie, za przeproszeniem. To miałam na myśli, że łagodzę, tak, że i tutaj nagle takie hasło, hej, jesteśmy autoholikami, nie działa, tak, w takim szerszym kontekście. Pytanie z sieci, czy komentarz? Komentarzy jest sporo, to sobie sama poczytasz. Ale... Ale nie chcesz ich przedstawić z uwagi na to, że jest przed 22? Czy... Nie chcę odbierać Marcie tej radości. Pytanie do pani Marty. Jak zachęcić władze polskich miast do podjęcia tego ryzyka wyborczego, do przeprowadzenia radykalnych zmian? Słowem, jak zachęcić liderów, aby stali się faktycznymi liderami zmian? Ja aż sobie zajrzę, pozwolę. No to ponieważ tutaj trochę już o tym powiedzieliśmy, a też jesteśmy w takim małym gronie, to może odeślę do tego nagrania z Super Expressu, które było takim właśnie streszczającym to, jeżeli można, bo też czy ja myślę, że właśnie to jest to samo, że przede wszystkim trzeba przywoływać przykłady, w których poparcie rośnie, opowiadać o tym, o tych wszystkich kosztach, no oczywiście zachęcić do przeczytania mojej książki, ale także szukać tych argumentów, które są przede wszystkim, moim zdaniem od tego trzeba zaczynać rozmowę, które właśnie dotyczą nas wszystkich mimo wszystko, mimo tych wszystkich strasznych niuansów dotyczących jak dyskusji publicznej. No nie jest źle, tak. Fajnie. Tak. Tutaj jest jeszcze pytanie, właściwie masz się ustosunkować, że architekt Tomasz Konior na debacie w Katowicach mówił, że Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie samochód jest niepotrzebny, bo ma tak doskonałą komunikację. I co pani Marta na to? Z jakiego miasta jest architekt? Z Katowic. A to jest ciekawe, bo to jest chyba to miasto też, które tam architekci powiedzieli, że koniecznie chcą, prawda, samochody na swoim głównym placu. No więc nie jest tak, jak wiemy, o czym też rozmawialiśmy, i śródmiejskie dzielnice, i to wszyscy wiemy mniej więcej, mają dobry transport publiczny, a rozmawialiśmy przecież o Białołęce, ale to nie jest jedyna Białołęka, która nie ma tego transportu. Mamy mnóstwo inwestycji łanowych, gdzie nie ma usług żadnych publicznych, ani transportu publicznego, ale jest to bardzo ciekawe, że właśnie funkcjonuje Warszawa jako taki mit, że często się mówi, nie często, ale czasami się mówi w innych miastach, że Warszawa to jest Europa, zupełnie inna wyspa w Polsce, też w kontekście transportu publicznego, albo różnych innych kontekstów. No nie jest tak po prostu. A przy tym jedna rzecz to jest, czy jest potrzebna, a druga, czy nie. A druga, czy ludzie chcą jeździć i czy jeżdżą, mimo że jest potrzebny lub nie jest potrzebny samochód. I tutaj tylko Państwa odsyłam też do bardzo ciekawych badań Anety Kosteleckich, badań cech parkowania w Warszawie, właśnie Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie, z których wynika, że 70% dojeżdżających autami do centrum na co dzień deklaruje, że ma alternatywę. 24 minuty by jedzie samochodem gdzieś tam, natomiast 29 jak deklaruje zbiorkomem, a mimo wszystko jednak wybiera samochód dla tych 5 minut, więc to też pokazuje, że to jest zupełnie inny też rejestr dla nas. Ale nie jest tak, że w Warszawie da się dojechać wszędzie wygodnie i szybko samochodem, chociażby dlatego, że nie mamy buspasów, że w kryzysie paliwowym tniemy połączenia, a także, że mamy autobusem. A także, że nie ma w wielu częściach Warszawy transportu wcale publicznego albo dobrego.
Tomek Główka, ja jestem z Warszawy, z Wesołej, ale pytanie mam krótkie, takie można powiedzieć nawet jak internetowe. Chodzi o dane dotyczące śmierci dzieci. Te 61%, wiadomo, że każda jedna śmierć to jest bardzo dużo, ale w liczbach bezwzględnych ile to jest i ile jest w takim razie tych śmierci dzieci z przyczyn zewnętrznych, bo no, w 2021 roku to były 44 osoby w wieku od 0 do 14 lat, a ile tych pozostałych śmierci i czy te dane są historyczne, czy to się bardzo zmieniało wcześniej, bo to jest dla mnie zaskakujące, że ja po prostu widzę no, duży procent, a wydaje mi się, że ten problem jest dużo mniejszy niż był, na przykład to, co w książce jest napisane, niż był w Holandii. W Holandii to było kilkaset dzieci rocznie. W latach 70. Właśnie, tak. A u nas jakby, nie wiem jak to było dawniej, ale w tej chwili to jednak jest o rząd wielkości mniej. Ja nie pamiętam tych danych, więc ja je sprawdzę i panu przyślę, bo nie pamiętam tych danych. Mam po prostu w książce i poza książką miliony różnych danych i tych akurat nie pamiętam, więc z przyjemnością wezmę od pana na namiar i podeślę wieczorem lub jutro. To ja jeszcze tylko do tych włodarzy miast i samorządowców, jeśli oglądali naszą dyskusję, jeśli dotrwali do tego momentu, to w imieniu wydawnictwa chciałam zaproponować bardzo atrakcyjny rabat na te książki, które będą kupować w dużych ilościach. Zapraszamy. Dziękujemy. Rozumiem, że państwo nie mają już żadnych komentarzy, oświadczeń, pytań i tak dalej, nie? No dobrze, to bardzo dziękujemy. Marta Żakowska. Dziękujemy.